Miłośnicy i poszukiwacze zjawisk paranormalnych często zadają sobie pytanie, gdzie można natknąć się na takie niezwykłe zjawiska, gdzie można zobaczyć ducha, gdzie doświadczyć czegoś niezwykłego, czegoś, czego nie da się jednoznacznie wyjaśnić. Poszukiwania, urbeksy, eksploracje mają udzielić odpowiedzi na nurtujące pytania, lecz często zamiast odpowiedzi pojawiają się kolejne pytania, kolejne zagadki. Coraz bardziej człowiek zagłębia się w temat, czy istnieje świat równoległy do naszego, czy istnieją duchy i czy jest realne, że one szukają z nami kontaktu. Im wydawałoby się więcej potwierdzających istnienie duchów w historii, im więcej świadków i im bliżej rozwikłania tajemnic, tym droga trudniejsza i jakby jej kres coraz bardziej odległy. Znamy przecież miejsca nawiedzane przez duchy, miejsca przepełnione dziwną aurą. Czujemy tę złą energię, wchodząc do takich miejsc, gdzie zaczyna gęstnieć powietrze, gdzie czuje się duszność, jakby ktoś ściskał za gardło, gdzie irracjonalny strach tłumi logiczność myślenia. Znamy też przedmioty, nawiedzone, przeklęte, przedmioty z tym czymś, co odpycha, a jednocześnie kusi. Dziś zapraszam Cię w podróż, na spotkanie z przedmiotem, który niby z pozoru zwykły, a jednak przechodząc z rąk do rąk, przynosił tylko samo zło. Nim jednak zaczniemy, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu pomagasz mi w rozwoju kanału. Pojęcie dybuka w wierzeniach i folklorze żydowskim oznacza przylgnięcie. Dybuk to duch osoby zmarłej, która po opuszczeniu ciała, w chwili śmierci, nie potrafi zaznać spoczynku, wędruje więc po ziemi, by przylgnąć do żywego człowieka, wniknąć w jego ciało i nim zawładnąć. Człowiek, w którym dybuk zamieszka, przestaje być sobą. Często dybuk jest demonem, który przemawia ustami owładniętej osoby. Jest duchem, który cierpi, ale ze względu na swe grzeszne życie ucieka przed karą w życiu pozagrobowym. Według wierzeń istnieje też dybuk dobry, który potrafi z racji swego przeszłego doświadczenia życiowego rozwiązać czyjeś kłopoty lub nawet uzdrowić z ciężkiej choroby. Od pewnego czasu słynna stała się skrzynia z dybukiem. Jest to szafka na wina, pochodząca z lat 20. ubiegłego wieku. Jedną z pierwszych właścicieli skrzyni była Havela, Polka pochodzenia żydowskiego, której życie, bardzo zresztą tragiczne, przypadło na okres II wojny światowej. Trafiła wraz z rodziną do obozu koncentracyjnego. Zginęli w nim jej rodzice, bracia, siostra, mąż, dwaj synowie i córka. Przeżyła tylko ona. Wyjechała do Hiszpanii i to tu właśnie kupiła skrzynkę na wino. W czasie kolejnej emigracji to ją właśnie zabrała ze sobą do Ameryki. Kobieta trzymała skrzynkę w swoim pokoju. Zabraniała jej dotykać, otwierać. Na pytania czemu, odpowiadała, że skrzynia jest przeklęta i że w środku niej jest dybuk i keselim. Kobieta prosiła, by po śmierci zakopać ją razem z tą skrzynią. Tak się jednak nie stało. Gdy umarła, zainteresował się nią właściciel zakładu odnowy antyków, Kevin Manis. Mężczyzna zaplanował, że skrzynkę odnowi i podaruje w prezencie urodzinowym swojej matce. Na ten czas przygotowań zostawił ją w swej pracowni, w piwnicy zakładu. W ciągu krótkiego czasu zadzwoniła do Kevina jego zapłakana pracownica. Krzyczała, że w piwnicy ktoś jest. Słychać było, jak demoluje wnętrze, tłucze szkło i przeklina. Dziewczyna chciała uciec, lecz napastnik zamknął wszystkie drzwi. Mężczyzna wrócił do zakładu. W piwnicy nie zastał nikogo. Na podłodze leżały rozbite żarówki. Pracownica Kevina nigdy już do pracy nie powróciła. Dziwna sprawa nie zaprzątnęła zbyt długo głowy mężczyźnie. Zabrał się do renowacji skrzynki. 31 października 2001 roku wręczył prezent swojej matce. W zaledwie 5 minut później kobieta dostała wylewu. Po wielu miesiącach rehabilitacji wskazała litery, które ułożyły się w napis. Nienawidzić prezent.
Kevin podarował więc skrzynkę siostrze. Zwróciła mu ją po tygodniu, twierdząc, że skrzynka sama się otwierała, mimo zamykania jej. Mężczyzna dał więc ją bratu, lecz i on ją oddał w krótkim czasie. Powodem był wyczuwalny z niej zapach kociej uryny. Kolejną obdarowaną osobą była dziewczyna Kevina, ale i ona szybko pozbyła się skrzynki. W tej sytuacji wystawiono ją na sprzedaż. Po kilku dniach skrzynka wróciła jednak do Kevina z kartką, że ma w sobie złą ciemność. Mężczyzna zabrał ją do domu. Tu zaczęły nawiedzać go koszmary. Pojawiała się w nich demoniczna postać, która go biła. Rano na ciele Kevina były prawdziwe ślady uderzeń. Ktokolwiek przebywał w jego domu doświadczał nocami tego samego koszmaru. W domu Kevina zaczęły pojawiać się też cieniste postacie, które snuły się w różnych zakątkach mieszkania. Bywała też ogromna czarna postać, której oddech można było wyczuć na plecach. Kevin postanowił pozbyć się skrzynki na zawsze, gdyż wyniesienie jej tylko z domu nic nie dało. Mężczyzna był zdesperowany, był w stanie oddać ją za przysłowiowe grosze. W aukcji nie ukrywał, że skrzynka ma złe moce, które zabiły nawet jego rybki w akwarium. Koszmarną skrzynkę odkupił student, Joseph Nitzke, ale spowodowała ona wypalenie wszystkich żarówek w jego domu oraz wypadnięcie wszystkich włosów. Ostatnim właścicielem jest dyrektor Muzeum of Osteopathic Medicine w Kirksville, Jason Haxton. Złe moce skrzynki spowodowały u niego wysypkę, rany na całym ciele i krwawy kaszel. Zamknął więc skrzynię w specjalnie wykonanej arce i ukrył ją, by już nikt nie musiał doświadczać kontaktu z demonem. Czy chciałbyś stać się właścicielem skrzynki z Dybukiem? Czy to już koniec tej historii? Czy nikt już o niej nie usłyszy? Co o tym myślisz?